Witam Was bardzo serdecznie, Wykopki w Poszukaniu Historii. Witam Was. Dzisiaj wybierzemy się w Dziewicze Lasy, tam gdzie nawet człowiekowi ciężko wejść po prostu przez wąwozy, a co dopiero jeszcze ze sprzętem, ale będziemy chodzić 1000 metrów nad poziomem morza. No i zabieram Was dzisiaj w tą przygodę. Trochę się zmachałem, ale powiem Wam, jest ekstremalnie, są górki. Ale to jeszcze nie koniec. Teraz właśnie uruchamiamy wykrywacz i zaczynamy szukać tam, gdzie jeszcze nigdy nie szukałem. Tak więc do pierwszego dołka. Słuchajcie, mamy pierwszy sygnał. Czas się rozpakować. Ale widać, pokażę Wam ten sygnał. No i wykopiemy go. Różnie bije, po 70, 40, patrzcie jak jesteśmy już wysoko. Już tam widać prześwit pomiędzy górami. A tu mi się udało taką prościznę znaleźć. Ale będę starał się wejść tam na samą górę, gdzie jest ten prześwit, jak widać. Ale nic, no, zajmijmy się naszym pierwszym sygnałem dzisiaj. Tak wysoko w górach. Chyba trochę kopniemy. Muchy atakują. Nie chcę wejść, no to głęboko. Jeszcze głębiej, ale już jest blisko. Mamy tutaj wykopane. Tak, pierwszy sygnał. O, coś dziwnego, coś starego. Jakaś odznaka? Dziwne. W bądź razie. Nie wiem. Coś starego. Sprawdzimy jeszcze raz. Nic już nie ma. Dobra, no to do następnego dołka. Powiem wam. Każdy sygnał w takim lesie cieszy. Każdy, bo mało ludzi tu przebywa. Tu przebywało i każdy strzał cieszy. Każde znalezione coś. Mamy jakiś pieniążek. Jeszcze nie wiem jaki. No i powiem Wam, wyczyścimy go trochę. Ale to nie chcę go tak czyścić, bo jest bardzo, bardzo stary. To boratynka. Albo Reichsfeining. Dużo tu nie jest do odczytania, może to w domu to trochę podczyścimy, no i zobaczymy do następnego. A tym razem nic ciekawego, ale to może być odłamek po jakimś pocisku albo ruda żelaza. Idziemy dalej. Jak oto widzimy, jesteśmy bardzo wysoko, nawet tam gdzieś w oddali widać miasto. Spieliśmy się. Tam też już widać miasto. Tak się musiałem tu wspinać. Patrzcie się, jak jest na dół. No i szukamy dalej.
na tej wysokości. Ciężko tu o sygnał, ale jeśli będzie, to może być konkretny, a może być jakaś nawet obrączka z gołębia. No nic, szukamy dalej do następnego dołka. Wam, że cicho. Sygnału ani jednego, ale patrzcie jakie zajście za mną, a jeszcze jakie przede mną, na sam dół. Można ujechać na tych kamieniach. Dobra. To może się poszczęści, może coś niżej będzie, ale i tak jest, jeszcze jesteśmy 500 nad poziomem morza. Ponad. Właśnie idziemy takim potokiem. No i natkniemy się na starą drogę i na tej drodze, gdzie trzeba przeszukać tą drogę, ale patrzcie, jaki jest ogromny głaz. Zeszliśmy stamtąd, nie dało się tu za bardzo zejść, patrzcie się. Próbowałem, ale musiałbym mieć linę, żeby zejść, ale ta skała jest gigantyczna. Jako tu jest w tych lasach, może w innych lasach są większe. Na dół potokiem nie ma sensu już iść, dlatego skręcimy sobie w tą drogę. No i poszukamy tam, zobaczymy, może, no, może coś znajdziemy, może jakieś fajne miejsca, bo jakieś pole będzie. Jeszcze jak widzimy, jesteśmy na niebieskim szlaku. 512 metrów nad poziomem morza. Ciśnienie atmosferyczne to 1015, zmieniło się, tam było wyżej, było. Czy jest wyższe ciśnienie? Dobra, siedzę sobie na tej skale, odpoczywam. Tam czekają już, o, Brutus czeka, Bogdan. O, no to tak, chwila odpoczynku i ruszamy dalej w drogę. Na takie coś natrafiłem w lesie. Dla zwierząt to zrobili, a to drugie jest rozwalone. A tam trzecie. Tu miałem jakiś sygnał pod kamieniem. O. Trzecie. Czwarte takie. Dobra, idziemy dalej. O, mamy jakiś sygnał. Ja to chyba łuska z pepeszki. Jej kawałek rozerwana. Jest czerwona? Nie. Albo i wyszczerona. Bo jest spłonkana. To nie jest pepeszki, to jest czego innego. To będzie łuska bocznego. Zapłon. No to nie wiem, no. Idziemy dalej, bo chyba tu oko przed. Teraz mi się tak rzuciło w oczy. Powijasty, kręcony okop. Chyba pójdzie jeszcze może trochę po tej stronie. O, taki jakiś odłamek malutki. Z czegoś. Może pierścień wiodący, no może. Ale nie, bo inny był sygnał. No, następnego. Mamy coś, zapewne jest to kapsel, ale jest pod korzeniami, a chciałem użyć tej siekiereczki, żeby sprawdzić, jak to pójdzie. No. Poszło grancko, elegancko. Elegancko, elegancko. Powiem wam, że teraz sprawdzimy, co to tam było. Pod korzeniem było,
jakaś stara maść. Jeszcze jest, wyciska się. Dobra, do następnego. Coś mamy wykopane. Sygnał tre. Mam monetkę, ale monetki nie widzę. Nie. Kawałek zapalnika. No, są podobne jak na monetkę. Tylko na monetkę jest taki troszeczkę bardziej cichszy sygnał. No i zjedziemy dalej. Nie wiem, co by to mogło być. Tu ma takie. Wyżłobienie. Na takiej starej drodze właśnie idę tą drogą do góry. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze w tym samym miejscu takie coś. Aluminiowe i takie coś. Dziwne. Nie wiem, co to jest. No i mamy ołów, jakaś plomba. No, na tej starej drodze zaczęły się pokazywać jakieś fanty. Tu mamy, no nie włączę, bo już widzę. Stary nóż jeszcze był z drewnianą rączką. Patrzcie się, czy została drewniana jej rączki kawałek. Ktoś zgubił go. To jeszcze zręczna robota. Wiele lat temu. Drewniana rączka. No, patrzcie się, tyle lat. A ostrza nic nie chyciło, a żadna rdza. I ostry jeszcze jest. Jest jakaś firma, jest coś. Po rusku tu pisze. Po rosyjsku. Widzicie? Ale to tak jakby ktoś wygrawerował to ręcznie. Ciekawe, no weźmiemy. Ciekawa znajdka. Idziemy dalej. Tu już okopy były, no to już wózki się zaczynają. No to był cały, no bo nie wystrzelony. Nie ma prochu. Ziemia tylko, bo nie jest wystrzelony. Albo jest wystrzelony? Nie. No to do następnego. Koninę mamy, blaszkę z konia. Dobra, na homontu. Tak, do następnego. No w takim lasku właśnie jesteśmy teraz. Jesteśmy w takim lasku. Tak się po cichutku troszkę ucieszyłem, bo kawałek paska skórzonego był jakiegoś portfela. Ja myślałem, że fajnie był sygnał, ale mamy coś takiego z dziurką. Już nie wiem, czy to jest od konia. Druga też jest dziurka. Nie. Co by to mogło być? Nie wiem, czy coś jest na tym. No tak, po takim drzewkiem. No coś takie, takie coś z dziurką, takie stare dosyć. Widać, że ręczna robota, bo tu nie ma równych kątów. Sprawdźmy tak jeszcze profilaktycznie. Nie ma, a fajnie dawało sygnał. Choć na klamrę wojskową. Ale no, mamy co mamy, do następnego. Mamy jakąś monetę na wierzchu było, ale to chyba współczesne 50 groszy, no. Współczesne 50 groszy, ale jaki jest dziwny sygnał.
Taki dziwny. Dziwny był. Może jeszcze tego tu jest więcej. Jeszcze mam sygnały. Dobra. Mamy 50 groszy. Łopatę schowałem, a jest jeszcze. Dwa się groszy, niestety też współczesne, bo mi 70 groszy. No, chyba tyle mamy. Patrzcie się. To co takiego ładnego? Taką ozdobną rączką. Czy nie ma reszty? Szkoda. Jakiegoś mieczu. Nie ma, jakby było, to by było w środku, szkoda. Może gdzieś reszta jest? No, wątpię. Dobra. Czy trochę pochodzimy? Garnek wrośnięty w drzewo. Można stwierdzić, czy coś tam jest. Chyba nic. Korzenie normalne. A jakby to był hełm, tak wrośnięty w drzewo, to bym przyniósł piłę motorową i wyciął te korzenie. Ale niestety to jest garnek. Chyba jeszcze pusty do tego. Dobra, no jeszcze tam idziemy w jedną stronę. Popatrzeć. A idziemy jeszcze dalej tutaj. Chodzić troszeczkę. Komary jeszcze gryzą, powiem. No już nie aż tak. Jak w lecie. Zasypiemy dołek. I idziemy dalej. Cóż my tu mamy? Pilnik stary. No miałem taką nadzieję, że bagnet. Więc jeszcze tu w tej trawie pogrzebiemy. No i kończymy dzisiejsze wykopki poszukaniu historii, wykopki wyprawa. Myślę, że wyprawa była udana. Chodziliśmy po górach, lasach, wąwozach, dolinach. W ekstremalnych warunkach. W pewnym momencie to sam nawet się wystraszyłem, jak troszeczkę zsunąłem się z tej wielkiej góry. Nie było się czego chycić. A wiadomo,
ale daliśmy radę. Tak więc, jeśli filmik Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Jeśli jesteś tu po raz pierwszy, możesz zasubskrybować mój kanał. Tak więc, trzymajcie się, hej!